Poranna Rozmowa, Radio Opole. Witam Pana, Panie Pośle. Tomasz Kostuś, Platforma Obywatelska. Witam Panią redaktor, witam słuchaczy Radio Opole. Dzień dobry. Czy chciałby Pan zburzyć mur, pozwolić um, zalać Polskę nielegalnymi migrantami? Czy dla opozycji bezpieczeństwo polskie jest ważne i jest istotne? Takie pytania padały masowo właściwie, należałoby powiedzieć, z ust y, y, członków Prawej i Sprawiedliwości, posłów pa, pra, y, Prawa i Sprawiedliwości. Skierowane były do Donalda Tuska, ale także do Platformy Obywatelskiej w ogóle. Co to za pytania w kwestiach bezpieczeństwa mówiliśmy, mówimy i mówić będziemy jednym głosem ponad partyjnymi podziałami, ponieważ bezpieczeństwo to jest naczelne, najważniejsze zadanie dla państwa. I w obliczu tego, co dzieje się na wschodzie, w obliczu wojny w Ukrainie po tej napaści Federacji Rosyjskiej na naszego sąsiada, te kwestie są szczególnie ważne. Ale kiedy była A więc sprawa budowania tej granic, zapory na granicy... Muru, który no, nie jest murem mur w, 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 w umowne znaczenie tej, tego, te, te, tej zapory tego płotu, to wtedy mówiliście, że to nie jest dobry krok. Nie no, wskazywaliśmy wiele deficytów, wiele problemów, wiele wyzwań, z którymi rząd sobie nie radził i nie radzi. Bo proszę zwrócić uwagę, wybudowanie tego muru, ja jego budowy nie kwestionowałem i nie kwestionuję, ale budowa tego muru była bardzo ważna, ale ona nie rozwiązała problemu. To znaczy, w dalszym ciągu uchodźcy, w dalszym ciągu imigranci, i ci polityczni, i ci zarobkowi przekraczają, Granice państwa polskiego. No, Straż Graniczna podała, że od początku roku zanotowała blisko 10 tysięcy prób nielegalnego przejścia przez granicę biał z Białorusią. Pani mówi o próbach Polska, e, udaremnionych. Natomiast ja mówię o, o statystykach niemieckich. Statystykach Policji Niemieckiej, z której wynika, że tą granicę w ostatnim czasie przekroczyło skutecznie kilkanaście tysięcy osób na przestrzeni ostatnich lat, a więc widać z tego, że granica szczelna nie jest. Natomiast nie jest to szczególnie dziwne i zaskakujące, skoro Polska do tej pory nie współpracuje z Frontexem. W tej sprawie. Przecież Frontex, jako unijna wyspecjalizowana jednostka do ochrony granic, mm. takie wsparcie oferował. Unia Europejska również oferowała wsparcie, a więc przekazanie dodatkowych środków, dodatkowych pieniędzy, by tą zewnętrzną granicę wschodnią Unii Europejskiej wzmocnić. I co? I PiS ze względów światopoglądowych, partyjnych, politycznych taką pomoc odrzucił. Donald Tusk w niedzielę opublikował nagranie w mediach społecznościowych, w którym mówi, że prawo i sprawiedliwość, wskazuje tutaj Jarosława Kaczyńskiego, przygotowuje dokument, który ułatwi wjazd do Polski obywatelom Arabii Saudyjskiej, Indii, Pakistanu, e, Islamskiej Republiki Iranu, e, Nigerii e, i, i, i mówi to w kontekście tego, co się dzieje teraz we Francji tych zamieszek. Jakby Zrównując tych, którzy starają się o legalną pracę w Polsce, z tymi, którzy we Francji od kilku dni e, powodują zamieszki. Wyjątkowa obuda, wyjątkowa hipokryzja, wyjątkowe zakłamanie, wyjątkowe kłamstwo. A więc pis nie radzi sobie z problemami, z wyzwaniami. Największa inflacja w Europie, największe problemy związane z kwestiami inwestycji gospodarczych, największa umieralność. No a co to ma największa... Nie, do no, wypowiedzi mówię... Donalda Tuska. Pani redaktor, ma to się bardzo to jest bardzo ważna kwestia, ponieważ tak jak powiedziałem, PIS nie radzi sobie z problemami, z wyzwaniami, z zarządzaniem państwem, nie ma pomysłu na kampanię wyborczą i wraca do sprawdzonych pomysłów straszenia Polek i Polaków sprawdzonych, bo wypróbowanych w roku 2015. Przypominam, że jednym z haseł wyborczych Prawa i Sprawiedliwości w kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu w 2015 roku było straszenie imigrantami. No bo wtedy rząd Platformy Obywatelskiej PSL, kiedy premierem była Ewa Kopacz, był za przyjęciem około 2000 migrantów w ramach tej relokacji, jaką Unia Europejska chciała Przypomnijmy, zrobić. 2000 imigrantów, tak jak pani redaktor powiedział, działa, chodziło głównie o kobiety i dzieci z Syrii i z Turcji. Takie były wtedy ustalenia, takie były wtedy uzgodnienia. I co? I rząd prawa i sprawiedliwości to zablokował, zawiesił. Natomiast y, mówię, pani redaktor, o hipokryzji, mówię o zakłamaniu, mówię o kłamstwie, dlatego że od 2016 roku, od przejęcia faktycznego steru władzy w Polsce przez PiS, nastąpiła polityka liberalizacji, jeżeli chodzi o przyjmowanie obcych, jeżeli chodzi o przyjmowanie imigrantów, jeżeli chodzi o mhm. pozwolenia na pracę wydawane no, osobom z krajów islamskich, z krajów muzułmańskich. Porównać... Bo tylko w tamtym roku, pani redaktor... Mhm. Warto przypomnieć rząd polski wydał 135 tysięcy pozwoleń na pracę dla osób z krajów muzułmańskich. Tak, Powtarzam. ale to nie jest jednoznaczne z pozwoleniem na wjazd do Polski, wydanie pozwolenia na pracę. I teraz pytanie też, czy? No Wskazuje pan tutaj, dwa razy pan wskazał na to, że to są kraje muzułmańskie, inna religia, więc to To może to jest pani problem? redaktor wykorzysta fakt obecności któregoś z wiceministrów z opolszczyzny, czy któregoś z posłów, czy posłanek Prawa i Sprawiedliwości i zapyta, ile dokładnie osób w ubiegłym roku dostało pozwolenie na pracę osób z krajów muzułmańskich? Bo to pytanie w ostatnim czasie kilkadziesiąt razy parlamentarzyści, nie tylko koalicji obywatelskiej, ale szerzej opozycji, zadawali różnym przedstawicielom prawa i sprawiedliwości i odpowiedzi nie otrzymali. Natomiast statystyk ZUS-u, a więc wyspecjalizowanej jednostki, która przecież odpowiada za ubezpieczenia Polaków, a więc jeżeli ktoś, zarab... jeżeli ktoś ma pracę, to musi odprowadzić podatek ZUS-u. I z tych statystyk wiemy, że około 50 tysięcy osób z krajów islamskich, muzułmańskich, takie pozwolenie otrzymało. A więc to jest moja odpowiedź na, na pani pytanie. Nie 135 tysięcy, dobrze 50 tysięcy, a mm. więc 50 razy więcej niż w czasach, kiedy premierem rządu był pan Donald Tusk. I pan Donald Tusk, pan premier Donald Tusk, mówi właśnie o tej hipokryzji, mówi o tym zakłamaniu, o tej gigantycznej obudzie pana Kaczyńskiego, pana Morawieckiego, prawa i sprawiedliwości. A z kolei wspomniany Jarosław Kaczyński, wspomniany przez pana, mówi, że Donald Tusk musiał. W ciągu nocy przejść jakąś przemianę duchową, że wcześniej był za migrantami, a teraz jego wypowiedź świadczy o tym, że jest przeciw. Nie, pan premier Donald Tusk, raz jeszcze chciałbym to powtórzyć, żeby to wybrzmiało, pokazuje obłudę. Pokazuje zakłamanie, mhm. pokazuje, że z jednej strony PiS na swoich wyborczych, politycznych sztandarach niesie hasło zero imigracji, stop uchodźcom, tak, nie przyjmujemy żadnych obcych. Mhm. I to jest na potrzeby wewnętrzne, to jest na potrzeby kampanii wyborczej, to jest na, potrzebny, to jest na potrzeby m, użytku, straszenia Polek i Polaków, a z drugiej strony przez ostatnie lata prowadzi najbardziej liberalną politykę przyjmowania imigrantów z krajów muzułmańskich, z krajów islamskich, bo nie mówmy, tutaj o nie, nie, mówmy tutaj, nie mówmy tutaj o Ukraińcach, nie no mówmy tutaj o Ukraińcach, pani redaktor, bo to w jest w zupełnie. Sposób. Z strony. Więc jeżeli chodzi o uchodźców politycznych, to tylko w pierwszym półroczu tego roku przyjęto ich około 2,5 tysiąca, to są oficjalne dane. Tylko w pierwszym półroczu, powiadam. Natomiast jeżeli chodzi o pozwolenie na pracę, wydanie mhm. tych pozwoleń na pracę, no to jest yy, kwota nieznana yy, w Polsce do tej pory, do... czy w ogóle w Europie, bo to jest 135 tysięcy. Z tego według zus tak pracę, jak powiedziałem, tak. około 50 tysięcy to są osoby, które wjechały do Polski, bo które... Legalnie, po otłacają... to, żeby tu pracować. No, ale przepraszam bardzo, no jeszcze niedawno ten sam Kaczyński, na którego słowa się pani powołuje, straszył właśnie imigrantami zarobkowymi. No proszę odtworzyć jego wypowiedzi, mówił, że nie będzie tutaj zgody na to, żeby imigrantów zarobkowych sprowadzać do Polski. Straszył, że to są ludzie, którzy przenoszą choroby, którzy przenoszą bakterie, tak, których Polacy się powinni bać mówili, straszyli terroryzmem tak. A w ciągu dwóch ostatnich lat prawie 200 tysięcy osób dostało pozwolenie na pracę. Ba, jeżeli mówimy na przykład o takich szczególnych, rażących przypadkach, no to warto przypomnieć, że rozbudowę rafinerii Płock. Będą, y, 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 za nią będą, będzie odpowiadać 12 tysięcy osób, właśnie z krajów muzułmańskich. No i tak też wskazuje ministerstwo, że y, te poluzowanie przepisów ułatwiające wydawanie pozwolenia na pracę dla krajów wcześniej wspomnianych, jest odpowiedzią na potrzeby gospodarki, rynku pracy, firm, które potrzebują pracowników z tamtych rejonów no to świata. To po co to straszenie, to po co to zakłamywanie, no a teraz to po co Tusk odwoływanie nie tej się do uprzedzeń, wypowiedzi? pani redaktor? Po co? Czyli tutaj mamy w Właśnie tą klasyczną hipokryzję, to zakłamanie. Czyli z jednej strony na potrzeby wewnętrzne, na potrzeby polityczne, na potrzeby partyjne, tymi uchodźcami, tymi imigrantami się straszy, tak? mhm. a z drugiej strony ściąga się ich najwięcej spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Podkreślam najwięcej. I tutaj Donald Tusk mówi o zakłamaniu. A jeżeli wracamy do jego wypowiedzi, to chciałbym przypomnieć, że odwoływał się również do specjalnego rozporządzenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które w sposób istotny luzuje rygory, jeżeli chodzi o wydawanie pozwolenia na pracę. Że a nie więc... przez konsulat w danym kraju, no tylko właśnie. bezpośrednio przez tak. ministerstwo, co jest drogą szybszą. Trochę. I to będzie adresowane do takich krajów jak na przykład Iran. Jak na przykład Bangladesz, tak? Jak Arabia Saudyjska. Z takich krajów w sposób uproszczony ma na rynek pracy w Polsce trafić ponad 400 tysięcy osób. I właśnie powiedział pan z takich krajów. Tak samo powiedział Donald Tuska, posłanka lewicy Joanna szorin wielgus Powiedziała ta pierwsza część, właśnie gdzie padły słowa z takich krajów, jest dla niej szokująca, bo jest rasistowska, zdaniem posłanki lewicy. Panie redaktor, jeszcze raz powtórzę. W 2016 roku pan. Prezes Jarosław Kaczyński straszył imigrantami i nie chciał się zgodzić na to, żeby państwo polskie przyjęło 2000 kobiet i dzieci z Syrii. Może to pani sprawdzić, może to pani odtworzyć. Mówił o przenoszonych chorobach i bakteriach przez osób właśnie z krajów arabskich, z krajów muzułmańskich. Dzisiaj ten sam prezes Jarosław Kaczyński zgodził się na to, żeby państwo polskie w sposób uproszczony przyjęło w najbliższym czasie 400 tysięcy 000 osób, które będą pracować w polskich firmach, w polskich przedsiębiorstwach na zasadach uproszczonych. Mówi Tomasz A więc Kostuś... nie będzie sprawdzało, sprawdzało ich konsulaty, tylko na miejscu się im wyda pieczątkę. To jest skandal, to jest hipokryzja. Mówi Tomasz Kostuś, poseł Platformy Obywatelskiej, to nie jest koniec naszej rozmowy. Jesteśmy cały czas w internecie. Panie pośle, hmm. więc podsumowując tę, tę, tę część naszej rozmowy na, na, na falach FM, właściwie Platforma Obywatelska jest za migrantami? Czy przeciw? Jakie jest stanowisko partii? Bo wydaje się niektórym komentatorom także, że na, na temacie migracji może być zbudowana zbliżająca się kampania wyborcza. Nie no, pani redaktor, sprawa jest bardzo prosta i należy to y, y, słuchaczom Radia Opole precyzyjnie wyjaśnić. Rząd y, polski. I osoba, która jeździła na szczyt i na negocjacje, czyli pan premier Mateusz Morawiecki, nie zgodzili się na wypracowany kompromis w zakresie realokacji uchodźców, a więc zablokowaliśmy od trzech lat budowane porozumienie unijne w tej sprawie. Tak? Poparły nas jedynie Węgry. Przypominam, że Węgry to jedyny kraj Unii Europejskiej, który popiera oficjalnie Putina. Warto. Przypomnieć, że pan Wiktor Orban, jako jedyny przywódca europejski, powiedział, że mm, Putin nie jest zbrodniarzem wojennym i powiedział również o tym, że Ukraina nie jest państwem suwerennym. Panie pośle, ja Pytałem o to, czy Platforma jest za, czy przeciw. Ale, ale, ale ja pan mówił o tym, co zrobił premier mater... ale, Nie, 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 nie Mateusz ale, ale już odpowiadam, już odpowiadam. Więc został wypracowany kompromis, ba. Komisarz do spraw wewnętrznych mówiła wielokrotnie o tym, że Polska jest od tych obowiązków zwolniona. Dlaczego? W z tym, że przyjęła uchodźców z Oczywiście, że tak. I To są publiczne wypowiedzi. Publiczne wypowiedzi. A pomimo tego, pomimo tego, Morawiecki to porozumienie zablokował. I całą solidarność, całą współpracę, całą pracę wykonaną na rzecz tego porozumienia po prostu wrzucił do kosza. Tak? I w związku z tym stanowisko Platformy jest za, nie. przeciw, nie, no Panie redaktorze, my jesteśmy przeciw... przede wszystkim za tym, żeby z Unią Europejską współpracować w tej sprawie. Ja Tak dopytuję o to, dlaczego, że w czasie głosowania w Sejmie po prostu nie wzięliście udziału w głosowaniu na ten temat. No jak nie wzięliśmy? No, byliśmy na, na głosowaniu, ale wyciągnęliśmy karty. To prawda. To prawda, pani redaktor. Dlatego, że m, takimi sprawami, e, w takiej sytuacji, mówię tutaj o poprawkach przez nas zgłoszonych, mhm. mówię tutaj o różnych propozycjach, które nie były zupełnie wzięte pod uwagę w czasie m, debaty. Na znak takiego protestu, nie tylko koalicja, ale cała e, opozycja wyjęła karty do głosowania. Dlatego to dopytuję prawda. o stanowisko. Mamy trzy miesiące do wyborów prawa. Prawdopodobnie one będą 15 października, więc ci, którzy chcą zrealokować. No, no jeszcze raz powtarzam, jeżeli pani się nie pyta, czy jestem za realokacją, to, za to nie, nie jestem za realokacją, dlatego że Polacy już swój obowiązek wypełnili. Aż nadto przyjęliśmy dzięki otwarciu naszym sercom e, i naszym domom ponad milion uchodźców z Ukrainy, tak? Ponad milion. Żaden kraj takiego wysiłku nie dokonał, i to nas zwalnia zupełnie z każdych obowiązków. To po co robić referendum? To po co straszyć Polaków mm -hmm. tym, że Unia Europejska chce nam wcisnąć tutaj jakiś imigrantów, jakiś uchodźców? To jest kłamstwo, to jest nieprawda i o tym mówię. Dlatego się tak denerwuję, bo to jest hipokryzja, bo to jest zakłamanie, tak? Bo to jest głęboka obłuda. Przecież Komisja Europejska mówi jasno. Polska jest z tego obowiązku zwolniona. Dlaczego? Dlatego, że przyjęliście Ukraińców, ponieśliście gigantyczny wysiłek, dlatego Was z tego obowiązku dodatkowego przyjęcia około 2000 imigrantów zwalniamy. Natomiast proszę zwrócić uwagę, chodzi o to, że jeżeli Unia ma problem, tak, to solidarnie ten problem chce rozwiązać przecież ci uchodźcy z tych krajów afrykańskich, z tych krajów blisko wschodnich, oni przede wszystkim płyną na tych pontonach, na tych łodziach bardzo często tonąc, tracąc mhm. życie, ale docierając do Grecji, docierając do Włoch, docierając do Hiszpanii, tak? I my co my teraz mówimy, że nas problemy greków nie interesują. Że nas problemy Hiszpanów nie interesują, że nas problemy Włochów nie interesują, to jest Wasz problem, martwcie się. Taki jest sygnał rządu polskiego. Wie pani, ja się boję takich, takich reakcji i takiego stanowiska, bo jeżeli my będziemy mieli problem, oby, oby nie, ale gdybyśmy mieli taki problem i ruszyłaby jakaś fala uchodźców z Białorusi czy z Ukrainy w wyniku jakichś ruchów, w wyniku eskalacji wojennej, to wtedy ci sami Włosi, ci sami Hiszpanie, ci sami Grecy, ale również ci znienawidzeni Niemcy powiedzą: radźcie sobie. Nie chcieliście pomóc wtedy, kiedy myśmy mieli problem, a teraz nie oczekujcie, że my wam pomożemy. A więc PiS zabija jakąkolwiek to, na co przez wiele lat, przez dziesięcioleci państwo polskie, kolejne rządy pracowały a więc na zaufanie, a więc na wiarygodność to, jak byliśmy postrzegani w Unii Europejskiej i w Europie byliśmy symbolem Solidarności. Symbolem, symbolem współpracy, symbolem porozumienia. Pis to wszystko zabił. Gdyby PiS to było, wszystko rozjechał. Gdyby faktycznie doszło do referendum w Polsce w tej sprawie. Yy... Platforma za, czy Platforma przeciw? No ale pani redaktor, no ale to... Ale to no, szanujmy inteligencję naszych słuchaczy. No to należy postawić pytanie właśnie, jakie będą pytania referendum, to prawda? Tak, no, nie wiadomo w ogóle, czy się odbędzie, bo to więc, na razie jest... Więc jeżeli pani się mnie pyta, czy referendum jest potrzebne, to uważam, nie, nie jest potrzebne. Jeżeli pyta pani, jeżeli pytanie będzie, czy jesteś za realokacją na podstawie rozporządzenia Unii Europejskiej, to powiem... Nie, nie jestem, jestem przeciwny, tak? I to jest oczywista sprawa. I nie trzeba robić mhm. referendum, żeby poznać opinię Polaków. Również ja jestem przeciwny, tak, ale protestuję przeciwko po raz dziesiąty to powtórzę yy, podczas tego programu. Tej obłudzie, tej hipokryzji, temu zakłamaniu, tym kłamstwom, tak? Tym kłamstwom, bo Unia Europejska wcale nam nie chce dzisiaj wrzucać żadnych imigrantów. Wyraźny jest zapis w tym porozumieniu przyjętym przez Komisję Europejską, że kraje, które wykazały się szczególną aktywnością, tak, szczególną pracą na rzecz właśnie przyjmowania fali uchodźców, z tego obowiązku są zwolnione. Na przykład Czesi i Czesi uznali to porozumienie za swój sukces. Dziękuję bardzo za ten a jeszcze chciałbym. Radio w prawie tak. 20 minut, panie pośle. Tomasz Nie dajmy Kostuś, się oszukiwać Plataforma przez polityków. Tak jest. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, Pozdrawiam. Cała rozmowa na radio.opole.pl